Cześć, ja nazywam się Michał, a dzisiaj chciałbym Wam przedstawić lampę, która świetnie sprawdzi się w filmie i w fotografii. Lampa LED-owa Seerui T30. Nie przedłużajmy, zaczynajmy. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy po otwarciu opakowania, to to etui, które jest bardzo lekkie i kompaktowe, a jednocześnie też zabezpiecza lampę przed przypadkowymi zniszczeniami podczas transportu. W opakowaniu znajdziemy wszystkie niezbędne elementy, które dostarcza producent, to znaczy kabel USB-C do ładowania lampy, samą lampę, ale także grid, który przydaje się często, kiedy chcemy ukierunkować światło w czasie nagrywania filmów. Lampa pod kątem jakościowym naprawdę jest dobrze wykonana. Nie można do niczego się przyczepić, wszystkie elementy są dobrze dopasowane, same przyciski chodzą przyjemnie i sprawnie, nic się nie zacina, a waga zaledwie 760 gram oraz wymiar około 37 cm pozwala mi tę lampę spakować do mojego plecaka, przez co jest łatwo dostępna podczas moich wypraw filmowych. Lampa Seerui T30 posiada wbudowaną baterię o pojemności 37 Wh, która pozwala jej na nieprzerwaną pracę przez 75 minut. Ciekawym featurem tej lampy jest to, że sama lampa może pełnić funkcję powerbanka poprzez ten port USB-A. Podpinając tutaj dodatkowe urządzenie, można doładować na przykład telefon. Ja jeszcze z tego nie korzystałem, nie było mi to potrzebne, ale być może komuś z Was to może się przydać. Lampę Seerui T30 możemy zamontować na wiele sposobów. Wykorzystując na przykład te dwa magnesy, które mamy tutaj po bokach, dzięki czemu możemy ją przyczepić bezpośrednio do jakiegoś elementu metalowego. Z jednej strony mamy gwint 1,4 cala, dzięki której możemy nakręcić ją na przykład na statyw. Po włączeniu lampy ukazuje nam się napis Seerui, a następnie menu lampy. Kolejną cechą tej lampy jest to, że posiada wbudowane wentylatory, które sukcesywnie chłodzą lampę podczas pracy. To co jest fajne, kiedy potrzebujemy na planie filmowym naprawdę zupełnej ciszy, jesteśmy w stanie te wentylatory wyłączyć jednym przyciskiem poprzez przytrzymanie klawisza FN przez 5 sekund. Lampa Seerui T30 umożliwia płynną regulację temperatury barwowej od 2500 Kelvina do 7000. Ma także wbudowane 13 efektów specjalnych, które często są przydatne przy filmowaniu, a także umożliwia ustawienie jednego koloru wybranego, jaki potrzebujemy w danym momencie na filmie. Lampą możemy sterować poprzez aplikację zdalnie, wykorzystując do tego telefon komórkowy i aplikację Seerui Light. Jest to bardzo przydatne w momencie, kiedy nie mamy możliwości podejścia do statywu, a potrzebujemy nagle zmienić temperaturę barwową albo dopasować moc świecenia lampy do danej sytuacji. Czy warto kupić tę lampę? Myślę, że tak. Każdy filmowiec, który chce kreatywnie wykorzystać światło w swojej produkcji filmowej, znajdzie zastosowanie tej lampy u siebie.